Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film obiecany już od kilku miesięcy, a będzie to oczywiście film ze ślubu, z naszego ślubu. Opowiem Wam o naszych usługodawcach, mniej więcej opowiem Wam, jak to u nas wyglądało, z czego byliśmy zadowoleni, z czego nie byliśmy zadowoleni. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał nasz ślub, zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem, że nie mam przygotowanego żadnego harmonogramu, scenariusza, nic z tych rzeczy. Wszystko będzie szło po prostu z mojej głowy, z tego jak ja to pamiętam i czemu to tyle trwało. Jest 4 miesiące po ślubie, dlaczego dopiero teraz nagrywam ten film? Słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Przede wszystkim chciałam Wam pokazać też zdjęcia, oczywiście nie wszystko, ale część zdjęć z naszego ślubu, żeby zobrazować Wam, jak to wyglądało, kiedy będę o tym opowiadać. Zdjęcia dostaliśmy w zeszłym tygodniu. W ciągu poprzedniego tygodnia jeszcze się rozchorowałam, po prostu jak na złość. Jeszcze trochę mnie trzyma, więc fajnie było się w ogóle ogarnąć pierwszy dzień po ponad tygodniu i czuć się trochę jak człowiek, ale jeżeli będę miała gdzieś, wiecie, chrypkę albo cokolwiek, to z góry Was przepraszam, no ale jestem dalej przeziębiona, co zrobić. Więc jeżeli chodzi o nasz ślub, odbył się 23 lipca tego roku. Nasz ślub odbył się w Szczyrku. Zdecydowaliśmy się na ślub cywilny. Mieliśmy ślub robiony w plenerze, na czym bardzo mi zależało. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć wymarzoną, naprawdę wymarzoną salę. Jeszcze z możliwością zrobienia ślubu w plenerze w tym samym miejscu, bo to jest w ogóle niesamowite, że mieliśmy ślub w piwnicy, powiedzmy, a nasze wesele, cała zabawa odbywała się na drugim piętrze, gdzie była sala, a na pierwszym piętrze była taka karczma góralska, w której była jedna z kolacji, więc tak naprawdę wszystko było w jednym miejscu. Więc jeżeli chodzi o salę, no to już nie będę tutaj Was trzymać w niepewności. My zdecydowaliśmy się na salę Verona. Jest to jedna z czterech sali tak naprawdę. Jeżeli wpiszecie sobie w Google salę wesele Romeo, Julia, Wenecja, Verona, no to Wam się wyświetli właśnie grupa właśnie tych sal czterech, które są zrobione w tym samym stylu, ale wyróżnią się gdzieś tam, powiedzmy, wyjściem na zewnątrz. Jedna jest na parterze, druga jest na piętrze, jedna jest większa, druga jest mniejsza, więc my chyba zdecydowaliśmy się na tą największą salę, albo jedną z dwóch największych, coś takiego. Sala była właśnie na piętrze, do tej sali prowadziły przepiękne schody z czerwonym dywanem. Gdzieś Wam tutaj oczywiście będę stawiać zdjęcia, więc tam odbywała się zabawa. Natomiast jeżeli chodzi o ślub, o całą ceremonię, to zrobiliśmy ślub w winnicy toskańskiej, zrobiona na takim pięknym, takim rustykalnym stylu. Dekoracje były oferowane przez salę, więc tym nie musieliśmy się martwić. Wyszło przepięknie, tak jak sobie wymarzyliśmy, może i nawet lepiej. Jeżeli chodzi o jakieś takie dodatkowe rzeczy, to teraz tak myślę, co myśmy tam mieli. Na pewno zatrudniliśmy skrzypaczkę na chyba 3-4 dni przed ślubem, bo się dowiedzieliśmy, że no niestety nasz DJ nie zagra na dole, bo no to jest za duże przedsięwzięcie, żeby, wiecie, targać wszystkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc no nasze niedopatrzenie, że nie zajęliśmy się tym wcześniej. Na szczęście udało się znaleźć panią skrzypaczkę, która nam przepięknie przygrywała i było to mega wzruszające. Jeżeli chodzi o same przygotowania przed ceremonią, to my wynajęliśmy sobie dwa pokoje chyba dla moich rodziców i dla nas. Dzień przed ślubem też się szykowaliśmy, przebieraliśmy się, niektórzy goście też tam przyszli się przebrać przed samym ślubem. Tych, którzy mają wesela gdzieś tam daleko swoich domów, z dojazdem i tak dalej, to polecam właśnie wynająć sobie jakieś miejsce, jakieś pomieszczenie, jakiś pokój dzień przed ślubem, żeby być po prostu na miejscu, mieć blisko, żeby już nie tracić czasu, powiedzmy, na ten dojazd. I teraz dzień, powiem Wam, że ja w ogóle się nie stresowałam przed ślubem. Ja przespałam całą noc, spałam jak dziecko, więc z tego powodu bardzo się cieszyłam. Bałam się, że będę taka, wiecie, strasznie zestresowana, natomiast to nie ja. Byłam bardziej podekscytowana niż zestresowana tym dniem. I tak, jeżeli chodzi o poranek,
To pamiętam, że po prostu zjedliśmy śniadanie razem z moją świadkową, ze świadkiem mojego męża. Zjedliśmy śniadanie, później ja wybrałam się na makijaż. Jeżeli chodzi o makijażystkę, na którą się zdecydowałam, to zdecydowałam się na cudowną Kornelię, która maluje w Bielsku Białej oraz w Gliwicach, więc jeżeli jesteście z okolic Bielska albo Gliwic, to serdecznie Wam polecam, jestem zachwycona makijażami Kornelii. Ja też się przygotowałam, ponieważ byłam u niej wcześniej na makijażu próbnym, który wyszedł cudownie i byłam zachwycona naprawdę tym makijażem. Jeżeli chodzi o makijaż, na jaki się zdecydowałam, ślubny, no to powiem Wam, że ja się zdecydowałam na mocny makijaż. Zdecydowałam się na mocny makijaż, ponieważ ja się na co dzień też maluję, no nie wyobrażałam sobie siebie w jakimś delikatnym, różowym makijażu. Ja chciałam mieć makijaż w stylu Kim Kardashian, wiecie, mocne kocie oko, nudziakowe usta, mocne konturowanie i to właśnie zapewniła mi Kornelia na moim makijażu. Jeżeli chodzi o sam makijaż w dniu ślubu, no to trochę on nam się przedłużył, ponieważ miałyśmy się malować około 1,5 godziny. Ja już miałam, jakby wiecie, co do minuty, może nie co do minuty, zostawiłam sobie chyba 15-20 minut na to, żeby dojechać do fryzjera, bo zaraz po makijażu jechałam do fryzjera, no ale z 1,5 godziny zrobiło się 2 godziny, przez co spóźniłam się później i do fryzjera i tak naprawdę na wszystko. Już później się mega zestresowałam, jeżeli chodzi o ten czas, no bo się po prostu nie wyrabiałam się po prostu z niczym. Jak przyszłam do fryzjera, to już czekała kolejna klientka, która miała być po mnie. Więc no tutaj się naprawdę już strasznie zestresowałam. Jeżeli chodzi o fryzjera, którego wybrałam, to po wielu, wielu długich godzinach poszukiwań zdecydowałam się na atelier, które znajduje się w samym centrum Bielska Białej. Jest to ogromny salon, który ma chyba 14 miejsc dla klientek. Też byłam wcześniej, przed ślubem, na fryzurze próbnej. I ja zdecydowałam się na rozpuszczone włosy. Chciałam mieć jedynie taką, wiecie, ulizaną grzywkę, przedziałek na prosto i reszta miało być takie ładne, wiecie, ułożone, wymodelowane włosy i zrobione loki, tyle że zrobiłyśmy fale, żeby to było bardziej naturalne i tak dalej. Zrobiłyśmy fale. Po próbnej fryzurze zauważyłam, że te loki w ogóle mi się nie utrzymały i zaraz po godzinie już miałam proste te fale, więc w dzień ślubu ja też rozmawiałam o tym z fryzjerką, powiedziałam, że te loki mi się nie utrzymały i pani fryzjerka zaproponowała mi zmianę średnicy lokówki na mniejszą i zrobienie loków, które później będziemy utrwalać. I to miało być w dniu ślubu. No i oczywiście się zgodziłam, mówię, że w porządku. Natomiast powiem Wam, że w dniu ślubu, tak jak zrobiłyśmy tą fryzurę, tak jak powiedziałam, przypomniałam Pani, bo mogła nie pamiętać, prawda? Przypomniałam Pani, co się stało z tymi lokami wcześniej, że miałyśmy zrobić mniejszą średnicę lokówki, bardziej utrwalić. Ona dobrze, okej. No i słuchajcie, nie dojechałam na salę, a już miałam proste włosy, z czego byłam strasznie rozczarowana, nie miałam już czasu, żeby cokolwiek innego zrobić. Żeby mniej więcej Wam zobrazować, to Wam opowiem, że ślub mieliśmy na 14, a ja wróciłam od fryzjera chyba w 12:30, coś takiego. A mieliśmy w naszym planie dnia, było, że od godziny 12 do godziny 13 razem z moją mamą i z moją świadkową chodzimy w takich szlafrokach. Te szlafroki, gdybyście byli ciekawi, zamówiłam na AliExpress. Wszystkie trzy. Miałyśmy robioną taką sesję, właśnie takie przygotowanie, jakieś picie szampana, właśnie w tych szlafrokach. No natomiast z godziny zrobiło się, nie wiem, 15 minut, bo zanim wszyscy się zaczęli, wiecie, ogarniać, zanim wszyscy przyszli, no to już był po prostu szał ciał. Już wtedy emocje buzowały, już się z niczym nie wyrabiałam, bałam się, że się spóźnię na własny ślub. Później już przebrałam się w suknię ślubną. Mój mąż przywiózł mi również bukiet. I jeżeli chodzi o bukiet, jeżeli chodzi o kwiaciarnię, jaką wybrałam, to jest to kwiaciarnia Kwiat Wanilii w Szczyrku, która mieści się praktycznie w samym sercu Szczyrku. Na początku bardzo chciałam mieć bukiet z piwonii, bo uwielbiam piwonię, natomiast no nie był to okres, sezon na piwonię, więc jakoś tak summa summarum zdecydowałam się na moje drugie ulubione kwiaty, czyli białe róże. Miałam bardzo minimalistyczny bukiet, właśnie z białych róż. Byłam super zadowolona, wyszły naprawdę przepięknie, nic się z nimi nie stało i szczerze mówiąc ususzyłam sobie ten bukiet i wisi mi tutaj na karniszu
od firanki, ponieważ chcę zrobić sobie taką pamiątkę, no ale to nie na ten film. Zrobiłyśmy sobie zdjęcia w szlafrokach, przebrałam się w suknię ślubną, robiliśmy zdjęcia w sukni ślubnej i tutaj bardzo ważna anegdotka, nie było przy tym mojego męża. My chcieliśmy zobaczyć się dopiero przed ołtarzem i tak też było, że jak ja byłam na fryzurze albo jak robiliśmy zdjęcia w szlafroku, no to Ali szybko się ubrał i pojechał już na salę, żeby witać gości, a ja zostałam jeszcze w domu. To jest fajne, że kiedy macie wszystko w jednym miejscu, to już odchodzi wam ten koszt z samochodu do ślubu, tak? No bo i tak nie jedziecie wspólnie i tak dalej, więc mój mąż pojechał naszym autem, a ja jechałam z moimi rodzicami. Dosłownie przyjechałam chyba za 5:00, naprawdę na ostatnią chwilę, bo mój brat jechał z moją ciocią, a my mieliśmy jego garnitur, więc czekaliśmy na niego, żeby on mógł się przebrać i ja już byłam wtedy cała po prostu spocona. Myślałam, że się nie wyrobię, że się spóźnię na własny ślub, że wszyscy będą na mnie czekać. I no, powiem wam, prawie się tak stało. Kiedy podjechaliśmy już z moimi rodzicami pod salę ślubną, no to jakie było moje zaskoczenie, kiedy zauważyłam świadka mojego męża, mojego przyszłego męża, wybiegających, słuchajcie, z sali ślubnej, biegali, uciekali, mówię, kurczę, czyżby się już rozmyślił, o co chodzi? A wyobraźcie sobie, że mój mąż 5 minut przed rozpoczęciem ceremonii zgubił obrączki. A już parę miesięcy wcześniej dokładnie wiedziałam, jakie będę chciała obrączki, ponieważ od dawien dawna bardzo podobała mi się obrączka Izy Janachowskiej. Może znajdę gdzieś zdjęcie, to wam też wkleję. Ale strasznie chciałam przymierzyć taką obrączkę. No i gdzieś na Facebooku wyświetliła mi się firma Luwa. Firma Luwa, która znajduje się stacjonarnie w Katowicach. I oni oferują przeróżne obrączki. No i wybrałam sobie tak naprawdę ze strony dwa modele, które chciałabym przymierzyć. Mój mąż był taki, a dobra, właśnie co będzie, wiecie. Przymierzyliśmy kilka modeli, wybraliśmy jeden. Ja wam wstawię tutaj zdjęcie, bo nie wiem, czy teraz tak będzie dobrze widać. Nie, ale moja obrączka jest taka, powiedzmy, obszerna, cała z takimi kryształkami dookoła. Z każdej strony, no teraz się lampa odbija i w ogóle tego nie widać, ale jest przepiękna i ja od razu wiedziałam, że chcę mieć obrączki w białym złocie. Jakoś nie lubię na sobie czystego złota, jeżeli chodzi o pierścionki. Mój mąż jakoś też nie miał zarzutów wobec tego, jakby zgodził się na to, nie ma problemu. No i tak wybraliśmy, słuchajcie, obrączki. Na obrączki czekaliśmy chyba niecały miesiąc czasu. No i do dnia dzisiejszego nic się z nimi nie dzieje, oprócz tego, że są porysowane. Powiem wam, że nie byłam świadoma, że obrączki tak szybko się rysują. I to nie nasze, jak ogólnie obrączki, bo też spotykaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, którzy też jakoś w tym roku brali ślub, no to też wszyscy mówią, że mają porysowane, więc to jest podobno normalne. No ale tak czy inaczej i tak byłam zdziwiona, że aż tak szybko, bo po tygodniu chyba zauważyłam już pierwsze gdzieś tam ryski, więc co zrobić. Najśmieszniejsze jest to, że kiedy stałam z moim tatą u góry i kiedy już mieliśmy wchodzić za chwilę, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy kiedy, bo nie słyszeliśmy muzyki, którą grała skrzypaczka. Ta sala, na której odbywała się ceremonia, była tak duża, że naprawdę zagłuszało, myśmy byli gdzieś tam kawałek wyżej, powiedzmy, trzeba było zejść po schodach, więc no naprawdę nie wiedzieliśmy, w którym momencie mamy iść i chyba ktoś nam pokazał na dole, chodźcie, dobra, to idziemy. Więc tak to wyglądało. Po całej ceremonii zaprosiliśmy naszych gości na górę. Tam już zaczęła się cała zabawa, którą prowadził przecudowny, naprawdę, jeżeli jesteście ze Śląska, to z całego serca, słuchajcie, polecam wam Grzesia, DJ White Vinyl, który jest chyba z Katowic, Grzegorz, ale to jak on prowadzi, słuchajcie, imprezę, to jest po prostu niesamowite i tyle rzeczy, jakimi byliśmy zaskoczeni przez salę czy przez DJ-a w dniu naszego ślubu, to naprawdę nie jestem w stanie policzyć, bo było wiele takich fajnych niespodzianek, których się nie spodziewaliśmy. Był, tutaj wam też oczywiście wstawię zdjęcie, w pewnym momencie, jak już było tak dosyć ciemno, wparował, słuchajcie, na salę koleś w lampkach, cały w lampkach, on się świecił, zrobili, wiecie, dyskotekę, explosion i tę sprawę. Było takie zaskoczenie, wszyscy goście byli w szoku, coś innego, coś naprawdę mega w naszym stylu, więc naprawdę, a jeszcze śmieszne jest to, że przed
samą tą niespodzianką, tańczyłam ze świadkiem i się śmieję, a jeszcze Explosion brakuje. I lecę do DJ-a, żeby zadedykować mojemu, znaczy świadkowi mojemu, mojego męża, zadedykować mu Explosion, a on do mnie, Gosia, nie teraz, Gosia, nie teraz. No i patrzę, a tutaj wchodzi typek z Explosion, super, naprawdę fantastyczne to było. Jedna z kolacji też była tak zaserwowana przez kelnerów, gdzie wiecie, nie pamiętam, czy była muzyka, czy nie było muzyki, ale weszli kelnerzy, wiecie, z takimi tackami, jeden za drugim, gęściego, podeszli do naszego stołu na 3-4, otworzyli i to jest taka mała rzecz, a zrobiło to takie wow, że się nie spodziewałam. Jeżeli chodzi o nasz tort ślubny, to tort zamawialiśmy od cudownej pani Tortinelli. Znajdziecie ją na Facebooku jako Tortinella. I również tutaj byliśmy przygotowani, mieliśmy wcześniej degustację, wybieraliśmy smak, wybieraliśmy wygląd tego tortu. Ja nie miałam jakichś większych zamiarów, oczekiwań, jeżeli chodzi o wygląd tego torta, bo nasz tort był w kolorze takim pudrowego różu i był cały w perełkach i to wszystko tak naprawdę. Jedyne co, no to naprawdę super robota, ponieważ wybrałam dla mojego męża, oczywiście wcześniej dyskutując z nim na ten temat, figurkę na tort, gdzie pani młoda ciągnie pana młodego z PlayStation, który gra tam w Call of Duty czy coś takiego, i pani Tortinella zrobiła nam ręcznie tą figurkę, bo nigdzie w internecie nie mogliśmy czegoś takiego znaleźć, a ona to wszystko ulepiła sama, więc ja jestem po prostu pod mega wrażeniem, składam po prostu ukłony i naprawdę, naprawdę fantastyczna robota, tort był pyszny, smakował każdemu. Później już była taka, wiecie, typowo zabawa, a DJ prowadził fantastyczne zabawy. Wiem, że też w różnych zakątkach, w różnych rejonach Polski jest to troszeczkę inaczej odprawiane, powiedzmy, natomiast my chcieliśmy, żeby na naszym weselu było mnóstwo zabaw i to nie były takie, wiecie, upokarzające zabawy, tylko to było naprawdę, gdzieś tam tańczyliśmy belgijkę, jakaś makarena, jakieś, później była familiada, więc wszystko było naprawdę takie zrobione po naszemu, na śmiesznie. Jeżeli chodzi o podziękowanie dla rodziców, to też tutaj wybraliśmy coś nietypowego, ponieważ na ślubie przebraliśmy naszych rodziców za króla i królową i musieli przejść czerwonym dywanem do nas. Takie były kwiaty, które się nagle otwierały, jak oni przychodzili, no przepięknie to wyszło, ale też wyszło to było takie w naszym stylu, na śmiesznie i rodzicom się podobało i było naprawdę wszystko świetnie wyszło. Jeżeli chodzi o atrakcje, no to mieliśmy dla gości słodki stół, mieliśmy te zabawy, była księga gości, do której mogli się wpisywać oraz była fotobudka. Na początku nie chcieliśmy kupować fotobudki, dopóki nie byliśmy na weselu naszych przyjaciół, którzy właśnie fotobudkę mieli. Zdjęcia wklejało się później do księgi gości. Stwierdziliśmy, że to będzie fantastyczna pamiątka i że jednak też coś takiego chcemy. I mieliśmy też zimne ognie puszczane w ogrodzie. Już wieczorem, jak już było ciemniej. Chodzi o fotobudkę. To znaleźliśmy ich tak naprawdę na Facebooku. Oni nazywają się Fotobixa. Więc jeżeli byście szukali w okolicach Śląska właśnie fotobudki, no to Fotobixa, oni stacjonują chyba w Katowicach albo w Sosnowcu, no ale dojeżdżają tak jak do nas, do Szczyrku. Więc tak to wygląda. Księgę gości mieliśmy z Allegro. Od jednego sprzedawcy zamawiałam zaproszenia ślubne, rozkład stołów, no i właśnie księgę gości, żeby to wszystko było po prostu, wiecie, w jednym stylu. Słodki stół mieliśmy zapewniony przez salę. Jeżeli chodzi też o salę, to zdecydowaliśmy się kupić ściankę taką kwiatową, która była za nami i to też był strzał w dziesiątkę. Mnóstwo osób robiło sobie przy niej zdjęcia, bo naprawdę wyglądała przepięknie. Pierwszy taniec. Jeżeli chodzi o pierwszy taniec, to doskonale wiecie, że ćwiczyliśmy. Mieliśmy choreografię stworzoną przez cudowną Anię z Gliwic, Ania Wrutniak, specjalistka od pierwszego tańca. No i tak jak mówię, ona stacjonuje w Gliwicach. My przyszliśmy do niej, mając już choreografię jakąś, bo wykupiliśmy sobie pakiet przez internet do kursu, dostęp do kursu, gdzie krok po kroku po prostu nauczyliśmy się tańczyć. Natomiast ona zmieniła nam praktycznie cały układ, ale na plus, bo wyszło to naprawdę fantastycznie. W ogóle powiem wam, że ja byłam tak zestresowana tym pierwszym tańcem, że ja z obiadu zjadłam tylko rosół. Ja nie byłam w stanie nic przełknąć. Jeszcze, wiecie, to była
pierwsza generalna próba, wiecie, w sukni ślubnej, więc mówię do mojego męża, chodźmy do pokoju, do naszego apartamentu, przećwiczymy sobie to w apartamencie, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, nie wyszło nam nic, totalnie nie wyszło nic. Cały czas mój mąż mnie deptał, miałam taką ozdobę na włosach, no to tą ozdobę gdzieś mi tam strącał. Ja byłam przerażona, słuchajcie, tym pierwszym tańcem. Ale jeżeli chodzi o sam układ, no to myślę, że wszystko nam wyszło. Ja się pomyliłam tylko raz, ale nikt nie wie, w którym momencie, więc jestem szczęśliwa, że to wyszło. Słuchajcie, taki jaki kamień spadł mi z serca po tym tańcu, to wy nie macie pojęcia. Myślałam, że po prostu zjadę na tej scenie, serio. Myślę, czy opowiedziałam już wam o wszystkich naszych usługodawcach, ale nie, został nam jeszcze kamerzysta i fotograf. Jeżeli chodzi o fotografa, to zdecydowaliśmy się na Angelo, czyli Angels of Photo and Movie. I to było fajne, bo właśnie bardzo nam zależało, żeby mieć jakby ekipę jedną, a nie osobno fotografa, osobno kamerzystę itd., itd. Więc Angelo robił nam zdjęcia i miał kolegę z Warszawy, który przyjechał do nas w ogóle specjalnie z Warszawy, wow! I robił nam film. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Zdjęcia wyszły przepiękne, mamy super pamiątkę. Dodatkowo też dostaliśmy taką skrzyneczkę pendrive'em ze zdjęciami zapakowaną w takim bardzo rustykalnym stylu, jakiś mech, jakieś szyszki. Przepięknie to wyszło. Jeżeli chodzi o kamerzystę, no to tutaj niestety się nie wypowiem, ponieważ nie mamy jeszcze filmu. Po prostu. Więc na film jeszcze czekamy, mam nadzieję, że będzie niedługo, bo już naprawdę nie możemy się doczekać tego filmu. No i tak, kochani, tak myślę, co tam jeszcze było takiego. Jeżeli chodzi o mój strój, jaki miałam na sobie, no to buty, które widzieliście albo zobaczycie dopiero teraz. Zdecydowałam się na buty z Born to Be po przejściu naprawdę chyba 5 par butów. Zamawiałam z różnych miejsc i taneczne zamówiłam, i jakieś tam z prawdziwej skóry, ręcznie robione, ale ostatecznie zdecydowałam się na takie mega niziutkie buty, w których wiedziałam, że wytrzymam. Nie wytrzymałam. Mimo wszystko byłam zadowolona z tych butów. Jeżeli chodzi o welon, no to welon kupiłam na jakiejś grupie ślubnej na Facebooku. Jeżeli chodzi o suknię ślubną, jeżeli chodzi o moją, słuchajcie, wymarzoną suknię ślubną, ja jestem wzruszona po prostu, jak na nią patrzę, już na nią nie patrzę, ponieważ już jej nie mam. To jest model Dominis Gala. Była przepiękna, błyszczała się od stóp do głów, miała rozcięcie na nodze, miała tren podpinany, miała ramionczka, ramionczek docelowo normalnie w tej sukni nie ma, natomiast ja sobie dorobiłam takie mega cieniutkie ramionczka, żeby się, wiecie, gdzieś tam nie poprawiać. Ja jestem cały czas zakochana w mojej sukni i jeżeli chodzi o miejsce, w którym kupiłam moją suknię, to jest to salon Princesse z Zabrze. Znajduje się, jeżeli ktoś jest z Zabrza, a wiem, że tutaj oglądają mnie moi znajomi, więc jeżeli szukacie dziewczyny sukien ślubnych, no to w salonie Princess właśnie w Zabrzu mają naprawdę ogromny wybór różnych sukienek, więc serdecznie, serdecznie wam polecam. Jeżeli chodzi o strój mojego męża, no to on tak naprawdę wszystko kupił w jednym miejscu, ale to chyba mają do siebie miejsca, w których kupuje się garnitury. Dajcie znać, czy po prostu też macie takie wrażenie, ale jeżeli kupujecie garnitur, to kupujecie w jednym miejscu też koszulę, poszetkę, wszystko, 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 buty, skarpetki. I tak właśnie zrobiliśmy, tylko że nie pamiętam dokładnie salonu, w którym on kupił te rzeczy. Natomiast my pojechaliśmy do Fashion House w Sosnowcu. Myślę, że tam jest największy wybór, jeżeli chodzi o sklepy z garniturami, z modą męską, więc jeżeli jesteście z okolic, to myślę, że tam na pewno znajdziecie coś dla siebie. I tak, kochani, myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o nasz ślub. Ja nie mogę uwierzyć, że to już wszystko za nami. Długo żeśmy oczekiwali, przygotowywaliśmy się, ale wyszło przecudownie, wyszło po naszemu. Jesteśmy mega zadowoleni. I tak, jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania odnośnie albo usługodawców, albo jakichś miejsc, czegokolwiek, jeżeli chodzi o ślub, to piszcie do mnie na moim Instagramie, który wyświetli wam się gdzieś na dole. Ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Wiem, że czekaliście na niego tak samo jak ja.
Mam nadzieję, że gdzieś tam rozwiałam wątpliwości, uchyliłam rąbka tajemnicy, więc jeżeli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego tygodnia. Buziaki, pa pa!